Dziękuję wszystkim patronom Akademii Gitary, bo to właśnie dzięki waszemu wsparciu mogę robić to, co kocham najbardziej. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w pierwszym od dawna filmiku z serii Mistrz jednej struny, czyli lekcje bardzo dla początkujących gitarzystów, więc jeśli z jakiegoś powodu dopiero zaczynasz swoją przygodę z nauką gry na gitarze i marzy ci się, aby zagrać takie piosenki jak Master of Puppets, a masz gitarę akustyczną bądź klasyczną, to nie martw się, nie wszystko stracone, da się to zagrać w prosty sposób i o tym właśnie dzisiaj na lekcji. Aby możliwie jak najszybciej nauczyć się tego utworu, złap szyjkę gitary w sposób luźny, czyli gry w gitarę będzie spoczywał między kciukiem a palcem wskazującym. Następnie prawa ręka koniecznie kostkuje, raczej nie radziłbym grać tego palcami lub kciukiem, będzie to bardzo trudne, więc złap sobie kostkę tak, aby spoczywała ona na boku palca wskazującego i zakreślimy to spodem kciuka. Będzie ona wtedy wystawała niczym siekierka lub chorągiewka na bok kciuka. Kiedy przyłożymy sobie już tak ułożoną kostkę tutaj, opierając rękę, możemy zagrać ćwiczenie składające się z grania samych pustych strun. To ułatwi ci granie tej piosenki. Najlepiej będzie kostkować, pochylając kostkę nieco w dół i wykonując to bardzo małym ruchem. Widzisz, taki mały ruch będzie jak najbardziej ok. Unikaj super dużego ruchu lub grania z ręką, która nie będzie oparta, czyli będzie taka jakby w powietrzu. To ci utrudni grę. Więc wykonaj teraz takie ćwiczenie, ja je odliczę. 3 i 4 i raz i 2 i 3 i 4 i raz i 2 i 3 i 4 i... Zwróć uwagę na te rzeczy, o których mówiłem wcześniej, a teraz możemy się zabrać w końcu za granie tej piosenki. Ona rozpoczyna się takim jednorazowym intrem, które brzmi tak. Serdecznym palcem musimy złapać 12 próg. Gramy go, potem przekładamy serdeczny palec na 10 próg, gramy tą 10, potem środkowym palcem 9 próg i wskazującym palcem 8 próg. Zwróć uwagę, że te dźwięki nie wybrzmiewają do końca, lecz są charakterystycznie ucinane. Wykonuje się to po prostu przestając dociskać strunę, ale nie puszczając jej całkowicie. Puszczenie. Ta technika jakby coś nazywa się staccato. Następnie mamy już pierwszą część, która się nam ciągle zapętla i jej początek gramy tak. Dwie puste struny, próg 12. Następnie dwie puste struny, próg 11. Dwie puste struny, próg 10. Próg 9, próg 8. Zwróć uwagę, że tutaj gram palcem serdecznym, a potem te trzy progi gram trzema palcami po kolei. To ułatwi granie tego w szybkim tempie. Tutaj też stosuję to charakterystyczne urywanie dźwięków nazywane techniką staccato. Następnie jest kolejna część, która brzmi i wygląda tak. Jak widać, ona charakteryzuje się tym, że lecimy progami po kolei w lewą stronę i przez pierwszą część mamy po dwie puste struny między dźwiękami progowymi, a potem po piątym progu mamy po jednej pustej strunie. A więc gramy tak. 007 serdecznym, 006 serdecznym, 005 już środkowym proponuję. I teraz gramy 0,4 środkowym, 0,3 środkowym, 0 i teraz uwaga, 2, 1, środkowy palec do pierwszego przechodzi. I cała ta linijka nam się powinna pięknie zapętlać 4 razy. Wszelkie materiały dodatkowe do moich lekcji na YouTubie, takie jak wideotabulatury, pliki Guitar Pro oraz tabulatura w PDF-ie są dostępne dla patronów oraz dla osób wspierających kanał. Informacje o tym, jak uzyskać dostęp do materiałów, znajdziesz w opisie tego filmu.
kiedy uda ci się już opanować płynne granie tego, możemy dodać kolejną technikę gitarową, polegającą na charakterystycznym wytłumieniu struny, po swojej różnicy. Gra normalna. Gra z tak zwaną techniką palm mutingu, po polsku tłumienie nadgarstkiem. Takie zagranie przybliży cię bardziej do oryginalnej wersji, więc już powiem ci, jak się tą technikę stosuje. Ona polega na tym, że kawałeczek tutaj nadgarstka musi nam dotknąć struny. Najłatwiej w ogóle sobie wyobrazić, jak to działa, używając jednak lewej dłoni tutaj przy tak zwanym siodełku, czyli przy tej przeważnie białej, u mnie mocno kremowej części gitary. Będę przybliżał palec stopniowo w prawą stronę, zakrywając strunę coraz bardziej. Aż w końcu przestanie brzmieć komplet. To samo możemy wykonać tutaj, po prostu zakrywając ją nadgarstkiem. Z mojego doświadczenia wynika, że aby wykonać ładne tłumienie, wystarczy zakryć strunę w zakresie od 3 do 5 mm. Przeważnie więcej, to już będzie zbyt mocno wytłumiona struna i nie będzie to brzmiało ładnie. Posłuchaj, jak to teraz będzie brzmiało z wytłumieniem. Możemy szybko porównać, jak to brzmi w ogóle na gitarze elektrycznej. Mam nadzieję, że z pomocą tej lekcji udało ci się nauczyć grać tą piosenkę. Jeśli tak, to daj znać w komentarzu, jak ci poszło, zostaw łapkę w górę pod tym filmem oraz zasubskrybuj ten kanał. Możesz również rozważyć zostanie patronem i za drobną kwotę wsparcia zyskać naprawdę wiele edukacyjnych gitarowych materiałów. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie.